No jak tam, mordeńko? Spoko, żartowałem. A w ogóle fajne wdzięko. Kiedy je zdejmiesz? No nie bądź sztywniak, zobacz co znalazłem. Instrukcja. Wszystko tu jest, przeczytaj dokładnie, a dasz sobie radę. Dawno temu lumki żyły w spokoju i harmonii. Nuda. Aż tu nagle jeden kolo zmienia je wszystkie w mrok lumy. Ważą się losy wszechświata. Oho, nieźle. Wygląda na to, że Globok snawiał swoimi rękami. Jak znam tego cykora, to pewnie gdzieś się schował. Niełatwo go będzie złapać, bo niby czym, nie? Taki żart. A, właśnie. Zapomniałem powiedzieć, że za każde działanie dostajesz punkty. Pozwól, że ci zademonstruję. Tylko patrz na licznik. Jak tylko zbierzesz punkty, pojawia się wskaźnik i uaktywnia tryb combo. I wtedy zwyczajnie nie ma przebacz, a do tego dostajesz jeszcze więcej punktów. Ale musisz być szybki. Jak przestaniesz nabijać punkty, tryb combo się wyłączy. I jeszcze coś. Za punkty można uzyskać dostęp do ukrytych poziomów, więc nabijaj ile wlezie. Ta instrukcja to taka bardziej cegła, ale to i owo można w niej znaleźć. Piszą, że żeby skoczyć, trzeba wcisnąć klawisz skoku. Nie, sam bym się nie domyślił. A żeby zaatakować, trzeba wcisnąć klawisz ataku. Nie no, nie mówcie mi, że ktoś za to wziął kasę. Zaiste, Raymanie. Jesteś debeściak. Co? To jakaś paranoja. Piszą, że możesz zapindzialać piórami jak śmigłem. Zapindzialać piórami jak śmigłem. Jezu, co za tłumaczenie. Powiedz coś! Globox? Globox! Do nogi! Globox? Wracaj, cieciu! Tak, jasno! Brawo! Faktycznie jesteś debeściak! Globox! Globox! Gdzie tego zdeba wywiało? No, brawo, stary! Och ty w mordę! Rada rusałek! Jak chcesz poszaleć, to nie ten adres. Same pasztety i do tego stare. Nie no, naprawdę. Przełącznik służy do przełączania. Bym się nie domyślił. Boże, kto pisał te brednie? Hej, zaraz, to chyba Globox. Skopa jej i... Hej, Rayman! Hej, znajdzie się dla mnie miejsce? Początek gry. Totalna sielanka. O, czuję, że zaraz będzie chryja.
Proszę, proszę, proszę. Co my tu mamy? Można? Widzę, że połknąłeś czarnego kudrzaka. Musimy sięgnąć po dość drastyczne metody. Obawiam się, że jest gorzej niż sądziłem. Widzisz, pasożyt przeniknął przez trzustkę i zagnieździł się w żołądku. Będziesz musiał skonsultować to z gastrologiem. Znam świetnego specjalistę, który mieszka w krainie żywych topów. No to lecę, muszę umyć narzędzia. Kurna, stary, trzęsawka. A po co ja tyle piłem? Spoko, żartuję. Fumfel po fachu wyjaśnił mi fazę, kurna. Podobno wszamałeś czarnego kudrzaka. Niezła wtopa. Widzisz? Czarne kudrzaki rozmnażają się jak porypane. No mówię ci, głowa mała. No nic, trzeba by ci coś zarzucić, rozumiesz, żeby mniej bolała, nie? Niezły pomysł, co? Fajnie. Stary, nic z tego. Skubany podczepił ci się pod mózg. A ja widzisz, nie wiem, gdzie to jest. Ale znam kolesia, który go znajdzie. Mówię ci. Kozak, spec, że nie ma przebacz. No nic, padam. Muszę podlać roślinki.